Muszę zacząć od oczywistego pytania, czyli jak forma przed 20 lipca i pojedynkiem w Liverpoolu? No wszystko dobrze, tak? Witam wszystkich i chciałbym powiedzieć, że wszystko dobrze jest, wszystko idzie w dobrym kierunku i oby tak dalej. Bo jeździłeś i do Poznania i bodajże do Nowego Sącza, czyli czy regularnie jeździsz tam na przygotowania, czy akurat specjalnie przed tą walką postanowiłeś jeszcze się podszkolić w innych klubach? Bo to jednak nie jest tak blisko od Krakowa, szczególnie ten Poznań. No tak, ale tutaj chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko do tej walki się tak przygotowuję. Ja zazwyczaj korzystam z pomocy kolegów, trenerów innych klubów i tutaj w tym przypadku Halny Nowy Sącz, Gamers Team Poznań i Janko z Zapasy, co pozdrawiam wszystkich tutaj. I to nie jest tak, tak jak mówię, że tylko do tej walki. Nie, do każdego przeciwnika jak się przygotowuje, to przygotowuje się tak samo i zazwyczaj korzystam tutaj z pomocy tutaj tych zaprzyjaźnionych klubów i no i troszeczkę tam pomagają mi, obciążają mnie, bądź tak samo nie ma co ukrywać, zawsze coś nowego gdzieś indziej, coś innego, zawsze można coś podpatrzeć, a to tylko może sprzyjać temu wszystkiemu, a nie przeszkadzać, nie? Mówisz, że przygotowujesz się do każdej walki tak samo, nie lekceważysz żadnego przeciwnika, ale jest wielu takich, którzy mówią, że jeśli wygrasz tą walkę, to twoja kariera nabierze tempa. Zgadzasz się z tym? Znaczy ja mówię, nie chciałbym tak wybiegać wszystko na spokojnie, tak? Wiadomo, jadę zrobić walkę z bardzo dobrym zawodnikiem, tego jestem jak najbardziej świadomy. To co potem czas pokaże, tak? Nad tym się nie zastanawiam, co będzie potem. Trzeba robić robotę, trzeba iść do przodu i zobaczymy, co będzie potem, będziemy rozmawiać po wszystkim. Powiedz, jak dla ciebie jest ważne ustalenie, bo mówisz zawsze, że robisz przekrojowe przygotowania do walki, a jak jeśli chodzi o taką taktykę, strategię pod przeciwnika? Wiadomo, że różnie to bywa, czasami zmieniają, są inni zawodnicy, nie można zobaczyć. Teraz masz zawodnika, którego wiele walk można zobaczyć w internecie. Korzystasz z tego, podglądasz go, czy skupiasz się po prostu na swoich przygotowaniach? Znaczy powiem tak, to co powiedziałeś, jest wiele jest wiele materiału na temat Paula. Ale to dotyczy tak samo innych przygotowań, tak? Że gdzieś tam podpatrujemy my, czy sztaby przygotowawcze podpatrują takie rzeczy i gdzieś tam później na tych treningach się pracuje pod danego zawodnika, tylko tak jak mówię, ja staram się przekrojowo, żeby właśnie gdzieś tam jakieś niespodzianki nie było. Właśnie często się to zdarza i wiecie doskonale, czy to w MMA, czy innych sportach walki, że zawodnik gdzieś tam coś się dzieje, różne rzeczy życiowe bądź no po prostu spowodowane pracą na treningach. Gdzieś tam tą pajęczynę plączą i jakieś są zmiany w ostatnich chwilach, więc no, ja nie zmieniam, trenuję tak jak mówię, przekrojowo sobie i tutaj nie ma tak, no wiadomo, że pod zawodnika podpatrzy się, czy tak jak tutaj z chłopakami gdzieś tam koledzy, którzy mi pomagają, trenerzy, coś tam jest pracowane, tak, ale to mówię, nie ma co się jakoś mega nastawiać na jakieś takie typowo, że pod zawodnika. Ważne wiedzieć, co robi, jak się zachowuje, ale trzeba praca jest, tutaj się nie zmienia, całe te 2 miesiące jest pracowane tak samo, także w ten sposób podchodzę do tego. Bo ty nie masz swojego prywatnego trenera, który cię przygotowuje do walk, sam się przygotowujesz, tak? No tak, pracuję głównie sam, nad przygotowaniami sam, no sam jako sam, jakoś to ustalam, poukładane jest, tak, ale no... Tu muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest sport indywidualny, ja sam pracuję na to, tylko tak jak mówię, prowadzenie treningu, rozłożenie treningów, mniej więcej pracy danych technik, danego treningu przekrojowego, czy to na macie, czy to mówię na bieżni, czy to w terenie, czy na siłowni, gdziekolwiek, czy technika na tarczy, to wszystko na to współpraca wielu ludzi, nie? Na taką pracę, no bo samemu nie da się zrobić. No muszą być sparring partnerzy, muszą być koledzy na treningu, musi być trener, który poprowadzi tarczę. Nie mam stricte takiego trenera, który by mnie prowadził na każdym treningu jako taki, no taki mój kat w pozytywnym słowa znaczeniu, który mnie goni, ale tutaj na przykład no to mogę powiedzieć, że współpracuję z trenerem Henrykiem Piwowarem i tutaj jeżeli chodzi o stójkę, pracujemy na tarczach dużo i tutaj on dużo pracy wkłada w to, żeby mi to poprawiać, wyciągać, żeby dążyć do tego, żeby być lepszym w tej płaszczyźnie. A resztę, no to tak jak tutaj wcześniej żeśmy wspomnieli, tak, że ja wyjeżdżam właśnie, trenuję tutaj w klubie w grapplingu Kraków z chłopakami. Też tutaj mam dobre wsparcie chłopaków, nie jest tak, że też mnie obciążają.
I tak jak mówię, wyjeżdżałem tutaj, Halny, Nowy Sącz, tam Poznań. No i tak jak mówię, to tam też to wszystko się kumuluje w te przygotowania, tak? Ale tak stricte trenera, który by to wszystko tak od A do Z mi prowadził od początku przez całe 8 tygodni treningu do walki, no to nie mam, tak? Jak się zdobywa szacunek kibiców piłkarskich? Wiesz co, myślę, że charakterem, osobowością, jakąś charyzmą. Na pewno nie usilnym wmawianiem kibicom do tego, że ten kolejny klub jest dla ciebie najważniejszy na świecie. Ja akurat miałem w swojej karierze takie kilka charakterystycznych sytuacji, które gdzieś wydaje mi się pomogły mi zdać ten szacunek. A między innymi była ta, gdzie jak wiadomo, ja mam tatuaż herb Pogoni Szczecin wytatuowany na sercu i zawsze przychodząc do nowego klubu zdawałem sobie sprawę, że kibice podchodzą do mnie z jakimś dystansem i śmieszne by to było, gdybym ja przychodząc, nie wiem, do Białej Gwiazdy, do Wisły Kraków całował koszulkę z Białą Gwiazdą po tygodniu w niegrania, tak? Także kiedyś tak się stało, że spotkałem się z jednym z takich no, szefów kibiców Wisły i powiedział mi, wiesz co, szanujemy cię za to, że ty przychodząc do Wisły nie od razu ostentacyjnie manifestowałeś tutaj swoje przywiązanie, wiesz, że kochasz Wisłę i w ogóle, że bardziej szanujemy takich piłkarzy niż tych, którzy, wiesz, od razu, żeby się przypodobać kibicom, robią takie rzeczy, także a później cała jakaś tam kolej sytuacji, które jakoś taka integracja z tymi kibicami, ja zawsze doceniałem kibiców, szanowałem ich za to, bo wiedziałem, że nie jest łatwo być kibicem, z jednej strony oczywiście jest to przywiązanie do barw, jest coś, co wynika z każdego z tych chłopaków, dla którego to jest jakiś rodzaj subkultury, tak, dla czegoś żyję, po czemuś, o czym mam rozmawiać, mam integrację ze swoim przyjaciółmi, niemniej jednak jest to też jakieś, wiesz, wyrzeczenia. Zresztą nie mówię o organizacji meczu, w sensie składania się na oprawę, na barwę, na szaliki, ale wyjazdy niejednokrotnie wielogodzinne, czy walki, nie wiem, kiedyś z policją, niezależnie kto sprowokował, tak, ale tak, czy między sobą kibice, można stracić zdrowie, można stracić wiele różnych cennych rzeczy, w związku z czym jest to wyzwanie i ja zawsze ich szanowałem, zawsze starałem się wychodzić temu naprzeciw i tak jak mówię, gdzieś tam udawało mi się podobnie w Polonii ten szacunek kibiców zyskać, bo miło mi jest dzisiaj, kiedy spotykam się z kibicami Polonii i mówią mi, wiesz co, Radek, na początku nie za bardzo za to przebadaliśmy, ale dzisiaj szacunek za to, jaki jesteś, za to, w jaki sposób podszedłeś do Polonii, bo też ważne jest, żeby oni rozumieli, że nie jest się najemnikiem. Nie możesz być, jak gdzieś idziesz zmieniając klub. To jest taka druga, że tak powiem, odsłona, żeby dać im do zrozumienia, że pieniądze tutaj nie są najważniejsze. Oczywiście one są ważne, no bo piłkarze żyją z zarabiania na tym, na co robią, ale jeżeli dasz to po sobie poznać, że jesteś tylko i wyłącznie takim najemnikiem, przychodzisz, bierzesz kasę i już cię później nie ma, to oni cię szanować nie będą. Mogą oklaskiwać twoje bramki, mogą być zadowoleni i cieszyć się, że oczywiście grasz w ich zespole, ale tego szacunku właśnie się nie kupi, bo to jest, zawsze powtarzałem, że kupić można wiele, ale nie szacunek. Tak samo w życiu ludzi, tak tutaj właśnie kibiców. No właśnie Marek Saganowski też zyskał szacunek kibiców Legii, bo kiedyś na spotkaniu powiedział, że on jest za ŁKS-em i zawsze będzie. I właśnie bał się, co się stanie, a oni powiedzieli, że właśnie, że go szanują za to, że powiedział, że on jest ŁKS-iakiem i to się nie zmieni. Ja chciałem spytać o sytuację sprzed lat. Ja jej nie pamiętam, ale chodzi mi o mecz Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław, o odebranie tych barw, które kibic Śląska zabrał Pogoni. Jak to było? Więc nagraliśmy mecz i w pewnym momencie piłka gdzieś była poza boiskiem i była przerwa i nagle rozległ się ogromny tumult na stadionie i tak, wiesz, rozglądając się, co się stało, zobaczyłem, że właśnie kibic przeciwnej drużyny biegnie z flagą naszych kibiców Pogoni Szczecin, którzy akurat byli za moją bramką, a że ta flaga była długa, więc nie musiałem tam gdzieś daleko biec. No, wiesz, to był taki instynkt i nie zastanawiałem się nad tym, po prostu zrobiłem to. Wydaje mi się, dzisiaj to było trochę tam nierozsądne, bo różnie to się mogło dla mnie skończyć, różnie mogli zareagować kibice właśnie Śląska. Na szczęście dla mnie skończyło się to tylko tak, że wziąłem tą flagę, podbiegłem pod sektor naszych kibiców, rzuciłem im ją, oddając im. No i było mi miło, jak za tydzień graliśmy właśnie na stadionie na Twardowskiego w Szczecinie, kiedy dostałem taki olbrzymi puchar, wiesz, za uratowanie barw klubowych.